Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Polećmy Bogu nasze intencje. Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen. Maryjo Niepokalana, Syn Twój powiedział, niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, czyli prosta i szczera. A tymczasem w nas tyle nieszczerości i pozy. Uproś nam łaskę prostoty i prawdy. Amen. Komentarz na ósmy dzień naszej nowenny przygotował brat Jakub. Posłuchajmy. Spośród wielu cnót, które posiadała i nadal posiada Najświętsza Maria Panna, wysuwają nam się dwie główne, które najbardziej oddają jej życie ziemskie tu na ziemi. Jest to prostota i jest to szczerość. Jeśli chcielibyśmy prześledzić fragmenty biblijne, które najbardziej odzwierciedlają te cnoty, musielibyśmy zajrzeć do dwóch pierwszych rozdziałów z Ewangelii Świętego Łukasza. Czym jest zatem Maryjna szczerość i czym jest Maryjna prostota? I jak my sami możemy naśladować te cnoty w naszym życiu? Nawiązując do prostoty, znajdziemy ją w pierwszym rozdziale w Ewangelii Świętego Łukasza w momencie zwiastowania. W pewnym momencie anioł mówi do Maryi takie słowa. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła. Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Aniołowi, który przychodzi do Maryi z dobrą nowiną, aby obwieścić jej, że zostanie Matką Boga, Maryja zadaje proste pytania, odważne pytania, bezpośrednie, ma otwarte serce, nie udaje. I to jest właśnie znakiem prostoty maryjnej. Człowiek prosty nigdy nie kombinuje, nigdy też nie kamufluje, nigdy też nie uważa, że wie wszystko najlepiej. To z jego prostoty rodzą się właśnie odważne pytania, których często tak bardzo brak, a one są dzisiaj jak najbardziej potrzebne. Jezus sam zachęca, abyśmy te pytania stawiali. Szukajcie, a znajdziecie. Proście, a będzie wam dane. Odwagi. Nie bójmy się zadawać pytań. Kiedy mówimy o szczerości Maryi, odnosi nas to do innego fragmentu, również z Ewangelii Świętego Łukasza, w momencie odnalezienia Chrystusa w świątyni. Teraz fragment. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego wiernie rozważała wszystkie te sprawy w swym sercu. Zanim wydamy jakiekolwiek wyroki, osądy, świadectwa na temat innych ludzi, często bazujące na zewnętrzności, na jakiejś powierzchowności, warto w swoim sercu jest podjąć trud rozeznawania i oddzielenia tego, co jest prawdziwe, to co jest szczere, to co jest autentyczne, a to co jest tylko pozorną prawdą, to co nie jest prawdą. Rozeznawanie to moment rozgrywania pewnych rzeczy na części pierwsze. Dzięki właśnie temu jesteśmy w stanie dojść do pełnej prawdy. Serce człowieka jest jak skarbiec. Można wydobywać z niego dobre rzeczy, szczere, prawdziwe, autentyczne, a można wydobywać złe rzeczy. I to od nas zależy, co chcemy z tym zrobić. Zatem potrzeba tego czasu odpowiedniego rozeznawania. Nie bójmy się tego. Teraz jest to również potrzebne. Zatem, jeśli chcielibyśmy naśladować Maryję w tych cnotach, w prostocie i szczerości, miejmy odwagę, aby zadawać odważne pytania, oraz nie bójmy się i wytrwajmy w rozeznawaniu. Jeśli uda nam się te dwa elementy połączyć, będziemy tak jak Jezus mogli powiedzieć. Niech moja mowa, niech Twoja mowa i niech nasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Pomódlmy się teraz słowami hymnu Cała piękna jesteś Maryjo, wychwalając wielkie rzeczy, jakie Bóg w niej uczynił. Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego.
Tyś ucieczką grzeszników, o Maryjo, Panno najroztropniejsza, o Matko najmiłosierniejsza. Módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W poczęciu Twoim, Panno niepokalanaś była, módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś się od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękujemy Wam dzisiaj za wspólną modlitwę. Zapraszamy na jutro, na kolejny dzień naszej nowenny. Szczęść Boże!